Fundacja Internacional Rubund Polska od 2021 roku jest operatorem Centrum Wielokulturowego, w którego ramach działa punkt informacyjny dla obcokrajowców. Jest to bardzo ważny dla nas projekt, ponieważ wiemy, jak bardzo jest potrzebny w Krakowie. Razem z tym projektem zmieniał się Kraków, a raczej tak jak zmieniał się Kraków, dostosowaliśmy ofertę Centrum Wielokulturowego do tego, czego tak naprawdę nowi mieszkańcy Krakowa oraz dotychczasowi mieszkańcy Krakowa potrzebują. Również bardzo znaczącym okresem w działalności Centrum był rok 2022, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i kiedy osób, które potrzebowały naszej pomocy i wsparcia, było o wiele, wiele więcej. Centrum to również miejsce, gdzie możemy poznawać inne kultury, ale też pokazywać naszą kulturę, historię, tradycje. Mogę spokojnie powiedzieć, że jest to miejsce dla każdego i jest to miejsce tworzone przez niesamowitych ludzi, szalenie zaangażowanych w to, co robią, chcących nieść edukację i pomoc. Tak samo jest z punktem informacyjnym, gdzie tak naprawdę przez 10 godzin codziennie udzielamy informacji, poradnictwa prawnego, psychologicznego, dotyczącego dnia codziennego, czyli można do nas przyjść i zapytać tak naprawdę o wszystko. Myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że jest to jeden z naszych najbardziej potrzebnych projektów, gdzie każdego dnia widzimy, jak bardzo pomagamy naszym beneficjentom. W różnych kierunkach edukacyjnym, informacyjnym, wsparcie psychologiczne, ale też kulturalne. Jesteśmy partnerem Centrum Wielokulturowym, którym realizujemy wspólnie z partnerami, ale też samodzielnie pewne zadania. I zadania, które realizujemy, to po pierwsze w dziale informacyjnym to udzielania porad prawnych wspólnie z Centrum Pomocy Prawnej Haliny Neć, ale też wsparcie psychologiczne, które jest bardzo potrzebne, udzielane w kilku językach, w polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim. Ale też realizujemy różnego rodzaju eventy międzykulturowe, poznawania kultury, czy prowadzenia kursów języka polskiego dla społeczności z byłego Związku Radzieckiego. Centrum Wielokulturowe w Krakowie jest efektem polityk wypracowanych przez program Otwarty Kraków i od 3 lat stara się stworzyć miejsce, platformę do spotkań, do wymiany myśli, doświadczeń dla osób, które mieszkają w Krakowie, czyli obcokrajowców, ale także osób polskojęzycznych, które chciałyby poznać swoich sąsiadów, którym tak jak i wszystkim nam tutaj mieszkającym w Krakowie świeca jeden cel, czyli jesteśmy mieszkańcami Krakowa i chcemy, by to miasto było otwarte, różnorodne. Informacyjny dla obcokrajowców w Krakowie jest takim miejscem, gdzie każdy uchodźca, migrant, cudzoziemiec może przyjść i zadać nam pytanie. Udzielamy wsparcia informacyjnego praktycznie na każdym szczeblu. Mamy dyżury specjalistów, przedstawicieli jednostek miasta i przedstawicieli NGO-sów i różnych firm, organizacji. Codziennie do nas się zgłaszają z różnego rodzaju problemami, pytaniami, kwestiami, w których pomagamy rozwiązać. Konsultanci rozmawiają w 4 językach obowiązkowo, ale dzięki dużej bazie wolontariuszy jakby mamy możliwość rozmawiania w innych nietypowych językach, na przykład w języku arabskim albo w języku francuskim i tak dalej. Dzień otwarty daje możliwość załatwienia kilku spraw, praktycznie wszystkich od razu w tym samym czasie w jednym miejscu. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się włączają w Dzień Otwarty i w całą jego organizację.
wraz z International Album Polska i innymi organizacjami partnerskimi staramy się tworzyć wielokulturowy Kraków i być włączającym dla przeróżnych społeczności. Bardzo się cieszymy z tej możliwości współtworzenia takiego miejsca i że Kraków właśnie jest miastem, które jest otwarte na wielokulturowość i chce z nami, z tymi wszystkimi organizacjami takie miejsce tworzyć. My w ramach Centrum Wielokulturowego w tym momencie bardzo skupiamy się na edukacji włączającej i edukacji przeciwdziałającej dyskryminacji. Wszystkie te działania edukacyjne, które robimy, są nakierowane na rzecz włączającego społeczeństwa i wielokulturowości. Marzę, żeby Centrum Wielokulturowe, bo jestem z dziedziny kultury, więc dla mnie jest ten akcent wielokulturowy, marzę, żeby stało się powierzchnią, nie tylko miejscem małego spotkania, w którym będą z całego świata przyjeżdżać osoby i dołączać do tej inicjatywy wielokulturowości. Kraków ma ogromną ilość wydarzeń, które tu się odbywa. I fajnie, żeby Centrum Wielokulturowe stało się, w moim marzeniu, takim miejscem, które będzie to też w pewny sposób łączyć swoją przestrzenią, łączyć te organizacje, które działają w tym zakresie, ale oprócz tego będzie mogło tym samym pokazywać mieszkańcom, że patrzcie, nie jesteśmy tylko miejscem lokalnych spotkań, jesteśmy dużym miejscem, tak samo jak duży jest Kraków w zakresie tych wielokulturowych działań, o których czasem po prostu zapominamy, że to jest właśnie coś wielokulturowego.